Witam ponownie. Jesteśmy po raz kolejny w Muzeum Fonografii w Niepołomicach i dzięki temu niezwykłemu przedsięwzięciu pokażę Wam kolejną część moich przemyśleń dotyczących winyla i obsługi winyla. W tej części skupimy się na płytach polskich i na zasadach, które powinny Wami powodować w zakupie płyt, powiedziałbym, w przypadkowych miejscach. Jak z kolegami realizatorami śmialiśmy się chwilę wcześniej, pokażę Wam płyty z regału CD, czyli alfabetycznie C i D. Jest to dosyć przypadkowy wybór płyt. Płyty są w muzeum udostępniane do odsłuchu, do oglądania. Natomiast pokażę Wam, czym się ewentualnie kierować, albo czym się ewentualnie nie kierować. Zbieg okoliczności, absolutny zbieg okoliczności, że akurat na wierzchu leży płyta, która jest mocno poszukiwana w Polsce i przez polskich fanów, kompletnie niesłuchana przez odbiorców z zachodu, którzy fenomenu tego zespołu nie rozumieją. Jam. Pierwsza płyta zespołu Jam. To jest oryginalne wydanie, nie będę wnikał w szczegóły, szczególnie w szczegóły. Natomiast płyta jest poszukiwana, bardzo popularna, niezależnie od wznowień. Oryginalne wydania ciągle są na rynku poszukiwane i cenne. Koszt takiej płyty w tej chwili, w takim stanie, w jakim teraz ją widzicie, a z tego co widziałem, winyl jest w bardzo przyzwoitym stanie, to już jest 100 zł. Możecie kupić ekwiwalent, wznowienie za 60-70, może nawet taniej. Natomiast oryginał kosztuje już takie pieniądze. I trochę przyczynek do naszej rozmowy dla ewentualnie wchodzących w świat winyla. Pokażę Wam parę drobnych rzeczy, które są z mojego punktu widzenia i wielu innych ludzi irytujące, natomiast dla zbieraczy ważne. Kochani, to jest polska płyta, wydana w szczególnym okresie lat 80. Nie jest to bardzo trwały papier, jak w przypadku płyt, powiedzmy, japońskich czy amerykańskich. Pamiętajcie, że okładka, która jest elementem płyty, jest delikatna. Jak widzicie, ta wymagała na przykład podklejenia taśmą klejącą, bo ktoś ją naderwał. Jeśli chcecie mieć płyty zachowane tak dobrze, jak to jest możliwe, to starajcie się pamiętać o tego typu drobnych szczegółach. Drugi szczegół, który dla mnie jest mega irytujący, bo to jest po prostu coś, co przyprawia mnie o gęsią skórkę. Wyobraźcie sobie samych w momencie jakiegoś napięcia, nie wiem, ekscytacji, czegokolwiek. Zdejmujecie płytę z półki i zapominacie o drobnym szczególe. I płyta, wyjmujecie ją w odwrotnym kierunku. I co się robi z płytą? Ta się akurat do końca nie wysunęła, ale mogła spaść na podłogę i się roztrzaskać na przykład, albo mogliście jej zrobić krzywdę. Prosty trik. Worek górną częścią do płyty. Tyle. Wystarczy. Druga płyta zespołu Jam. Równie bardzo poszukiwana. O, patrzcie. Ta nam się zachowa idealnie. O! Wypadła! Jej! I kto to zrobił? Ja, debil, który nie włożyłem worka w odpowiedni sposób. Worek ma być kurna tak. I wystarczy. Jeśli płyty dotykacie, szczególnie polskich z tego okresu, to widzicie, co się dzieje? Nikt tego inny, misiowie puszyści tego nie zrobili. Wy, ci, którzy o tym nie myśleli. A ci, którzy myślą, będą mieli bonus. Swoją płytą drogą płyta jest również poszukiwana. Jest jeszcze rzadsza od tej, bo było jej trochę mniej na rynku. I koszt tej płyty to też jest 100 zł, nawet w takim stanie. To jest bardzo miły egzemplarz. To jest płyta zespołu Czerwono-Czarni z początku lat 70. Łatwe do... Pokazuję Wam dosyć przypadkowy wybór, bo jadę po kolei. To jest późniejsze wydanie, łatwe do rozpoznania, dlatego że tylko pierwsze jest rozkładane i ma książeczkę.
To jest wydanie na tyle późne, że już jest wersją unitarną, taką stereofoniczną dla wszystkich. Ale jest to ciągle bardzo miła płyta i nawet w tym stanie powinna kosztować 30-40 zł. Swoją drogą, czerwono-czarni popularni za granicą nie do wiary, a jednak. 2 plus 1. Zespół, który odzyskuje powoli popularność, bo przez lata nikt o nim nie pamiętał. To jest całkiem przyzwoita płyta. Patrzcie. I po co? Swoją drogą, ta płyta z różnych powodów nie ma wkładki. Zaopatrzcie się w nowe wkładki do płyt, które będą was chronić przed ewentualnymi uszkodzeniami, bo to ważne. Płyta nie jest szczególnie droga. Dla ciekawych świata słuchaczy niewątpliwie przydatny materiał. Czerwone gitary, klasyk polskiej muzyki, kompletnie niepopularny za granicą. Za granicą uważany za obciach straszny. Słabą wersję Beatlesów. Kolejny egzemplarz, patrzcie jak fajnie wyskakuje, nie? To jest późniejsze wydanie seria z Archiwum Polskiego Bitu. To są lata 80. Płyta o wartości rynkowej nieznacznej, bo to jest kwestia parunastu złotych. Leszek Długosz z Krakowa, razy dwa. Płyty dla specjalistów lubujących się w poezji śpiewanej. Nie jestem wielkim fanem. Koszt takich płyt to jest 3 do 10 zł. Bardzo niedoceniona płyta wokalisty zespołu Budki Suflera, Krzysztofa Cugowskiego i zespołu Cross. Jak na mój gust, początki stoner rocka. Jeśli jesteście ciekawi takiej muzyki, warto do tego sięgnąć, bo płyta jest mocno niedoceniona, a muzycznie naprawdę ma bardzo fajne elementy. Ciągle niedroga. Od 10 do 20 zł. Koszmarek zespołów, dwa koszmarki zespołu 2 plus 1, to są płyty niesłuchalne z mojego punktu widzenia. Natomiast paradoksalnie, ze względu na nawrót mody na dźwięki syntezatorów z lat 80., nawet obcokrajowcy sięgają po tę płytę. Na polskim rynku płyty warte między 5 a 10 zł. Klasyki. Ewa Demarczyk. Ewa Demarczyk, bardzo piękna płyta, godna polecenia zawsze i wszystkim. Niby poezja śpiewana, ale również elementy muzyki psychodelicznej, wierzcie mi. To jest bardzo wczesne wydanie. Różnica między pierwszym a późniejszymi wydaniami polega na tym, że ta wersja jest nielaminowana, czyli niepowleczona folią. Ale jest to pierwsze, jedno z wczesnych monofonicznych wydań. Też łatwe do rozpoznania, dlatego że symbolika, którą jesteście znaleźć w stanie tu i na lablu, wydania sygnowane numeraturą XL to są wydania monofoniczne, a SXL to są wydania stereofoniczne. Warto zwrócić uwagę, są ludzie, którzy są fanami wydań monofonicznych, są tacy, którzy niekoniecznie za nimi przepadają. Jeszcze jedna płyta Ewy Demarczyk, koncertowa, moim zdaniem nie szczególnie udana, chociaż dla fanów cenna. Jedna z trzech tylko płyt wydanych przez Ewę Demarczyk. Dla zbieraczy ważne. O czerwonych gitarach już wam mówiłem. To jest kolejny egzemplarz innej płyty tego samego zespołu, też z archiwum. Nie jest to rzecz szczególnie wymagająca dla fanów. Zespół Dada, polskie reggae w słabym wydaniu, ale płyta ma ciekawe momenty. 20, 15, 25 zł. Można posłuchać. Czerwone gitary razy dwa dla fanów. Zbieraczy. Jak ktoś lubi. 15, 20 zł. Inna płyta Krzysztofa Cugowskiego. Nagrana z ansamblem Piotra Figla, którego to płyty są bardzo poszukiwane i dosyć drogie. Ta nie jest wybitna naprawdę z mojego punktu widzenia dla fanów, ale za 10 zł można kupić. O, no nie. To jest płyta wydana w ciężkich latach 80., jak widzicie.
nie ma okładki oryginalnej. Tak po prostu została wydana. Biała okładka z napisem Demono, bo to jest płyta zespołu Demono. Ciekawostką jest to, że w biedzie lat 80. użyto, jak widzicie od wewnątrz, okładki innej płyty. Taka była bida, że jak się coś nie sprzedawało, to przekładano i robiono z tego nową płytę. Irlandzki tancerz zespołu 2 plus 1, interesująca płyta, dosyć oparta na folku irlandzkim. Wartość rynkowa niewielka, ale dla fanów miła rzecz do słuchania, dycha. Ireneusz Dudek, śląski bluesman, płyta dla fanów. Szczerze mówiąc, nie przepadam za głosem i za muzyką, ale płyta łatwa do uzyskania. Jeśli ktoś lubi, to za 10 zł jest spokojnie w stanie kupić. Andrzej Dąbrowski, proszę bardzo. Płyta, która ma swoich wielbicieli, również za granicą, wyobraźcie sobie, bo Andrzej Dąbrowski za granicą jest rozpoznawalny. Płyta miła, szlagiery z lat 70. Wartość rynkowa między 30 a 40 zł, także nie jest to taki banalik. A to jest ramotka, troszeczkę ciekawostka. To jest orkiestra taneczna Polskiego Radia. Płyta ewidentnie dla fanów, jeśli ktoś lubi dźwięki lat 50. i wczesnych 60., ale płyta generalnie 3-5-złotowa. Jeszcze jeden Leszek Długosz. O, trafiło nam się miłe porównanie. Ewa Demarczyk, inne wydanie. Pokazywałem wam wydanie oryginalne, monofoniczne z symboliką XL. Następne wydanie stereofoniczne miało symbol SXL, ale to późne, z lat 70. Zresztą jak widzicie, nawet sam label jest inny, jest czerwony. W zależności od czasu wydania płyty miały inne label i do tego też dojdziecie. W każdym razie ta płyta ma symbolikę SX, czyli jakby trzecia w gradacji. XL mono, SXL, pierwsze stereo, SX, kolejne wydanie. Jeszcze jedne czerwone gitary z serii reedycji. Tak jak mówiłem, w takim stanie, jak zapłacicie za nią 5 zł, to zapłacicie dobrze. Country Family razy 2, razy 3. No cóż, polskie country. Odklejcie sobie kupę spod obcasów. Czerwono-czarni? O, dla fanów. Płyta, pokazywałem inną płytę czerwono-czarnych, która jest rockowa i progresywna, to jest zwykła piosenka, chociaż płyta wcale nie jest tak banalna do znalezienia. Ciągle w dobrym egzemplarzu trzeba za nią zapłacić jakieś 15-20 zł przynajmniej. Jeszcze jeden element polskiego country, to składanka z zespołami polskiego country. Jak lubicie, to chylę czoła, natomiast ja nie jestem wielkim fanem. Za 3 do 5 zł przepłacone. Iga Cembrzyńska dla fanów piosenki aktorskiej i literackiej. Niezwykły głos, płyta, no cóż, dla fanów. Piątka. Krzysztof Cugowski, już pokazywałem, jeszcze raz zachęcam dla ludzi, którzy lubią rocka, głos Krzysztofa Cugowskiego. Naprawdę fajne wyzwanie. Jeszcze jeden 2 plus 1. O, patrzcie. Wysypała się. Bardzo fajna płyta. Przeboje, ale również poważniejsze pop, taki powiedziałbym pop trochę artystyczny. Ciekawostką dla słuchaczy jest obecność na płycie Czesława Niemena, który tutaj gra na kilku instrumentach klawiszowych. Również dlatego podlega pod pewnego typu zainteresowanie kolekcjonerów. Wartość rynkowa w tej chwili 20 do 30 zł. O, bardzo miła płyta. Miała być jednym z elementów cyklu wydawnictw poświęconych polskiej muzyce filmowej. Niestety jest tego strasznie niewiele, a polska muzyka filmowa jest super. To jest płyta poświęcona kompozycją Jerzego Matuszkiewicza. Na jednej stronie są piosenki z filmów od 40-latka, na drugiej
tematy filmowe z seriali, dla których muzykę napisał Jerzy Matuszkiewicz. Bardzo fajna płyta, sentymentalna, ale daje radę. I tak jak mówię, jedno z niewielu wydawnictw poświęconych polskiej muzyce filmowej. Fajna rzecz, warto mieć. Cztery dyszki. O, i na koniec jeszcze jeden dżem. Dżem, jeden z tych mniej kolekcjonerskich, ze względu na to, że ci, którzy znają dżem i lubią, to zrozumieją. Płyta bez Ryszarda Riddla, więc połowa przyjemności mniej, ale i tak poszukiwana i też trzeba za nią zapłacić jakieś 50 zł. Warte polecenia. No i to byłoby na tyle. Pokazałem wam przegląd dosyć przypadkowych rzeczy, na co zwracać, na co ewentualnie nie zwracać uwagi. Nie pokazałem wam, jak oglądać płyty w tej chwili, ale sami do tego dojdziecie. Nie bójcie się tego, że płyty mogą być przybrudzone albo lekko porysowane. Ważne jest, żebyście mieli przyjemność z odsłuchu i żeby muzyka sprawiała wam przyjemność. Mam nadzieję, że coś wniosłem do waszej wiedzy o płytach i o muzyce. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i to na razie tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Muzeum Fonografii w Niepołomicach. Do zobaczenia w Krakowie.